Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Nie zostawię was sierotami. Każdy z nas potrzebuje bliskości drugiej osoby, potrzebuje miłości. Kiedy tracimy ukochaną osobę, zaczynamy odczuwać lęk. Jezus dobrze o tym wie. Nie chce zostawić nas w poczuciu osamotnienia, dlatego obiecuje nam udzielenie Ducha Świętego, Ducha Miłości. I spełnia swoją obietnicę w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu naszego bierzmowania. Odtąd Duch Święty jest w Kościele i w naszych sercach. On rozlewa swoją miłość do każdego z nas. To właśnie Duch Chrystusa sprawia, że możemy trwać w Jezusowej nauce, wypełniając Jego przykazania. On również wspomaga nas we właściwym wypełnianiu przykazań, które zostawił nam Mistrz z Nazaretu, przykazania miłości, bo sam jest miłością i nauczycielem miłości. Jeśli mamy Ducha, to chodzimy za Jego wskazaniami i nie możemy się pogubić ani pobłądzić, a żadna siła przeciwna nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga ku nam. Duch Święty jest wielkim darem kochającego nas Ojca. Duch, będąc Bogiem w nas, przemienia i uświęca nas wewnętrznie, przekształcając w Chrystusa. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie naśladować Jezusa Chrystusa. Nawet nie jesteśmy zdolni do miłości. To Duch sprawia, że kochamy i jesteśmy zdolni do trwałych relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Podziękujmy dziś za dar Ducha Bożego, za Jego obecność i prowadzenie w naszym życiu.